Jesteście gotowi? No to zaczynamy. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Kamera. Uwaga, akcja! Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Ha, 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 ha. Stop, 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 super. Tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteśmy na planie 9 transzy serialu O mnie się nie martw. Kręcimy 4 odcinek. Dużo się dzieje, jest bardzo gorąco. Kamera poszła, akcja. To jest niebywałe. Widzowie wciąż chcą oglądać, nas to bardzo cieszy, mnie to osobiście bardzo cieszy, ponieważ od początku do dziś bardzo lubię pracę przy tym serialu. Mój bohater przeszedł kilka metamorfoz, od hulaszczego trybu życia po bardzo ułożonego męża Igi Małeckiej. Ten serial w ogóle spodobał się też z tego powodu, że jakby o poważnych sprawach opowiada się w taki trochę lżejszy sposób, nie taki ciężki, obyczajowy, a komediowy. Więc te sprawy zwykłych ludzi oraz świata prawniczego, a gdzieś ten cały wątek komediowy powoduje, że ten serial jest lekki. To jest taki serial dla ludzi, którzy chcą oglądać i jakby przeżywać z naszymi bohaterami takie zwykłe rzeczy, zwykłe życie, ale plus interesują ich, nazwijmy to, case'y prawnicze, czyli te sprawy prawnicze, które potem się odbywają w sądzie, jakie jest skomplikowane, bo to zawsze jest pisane z myślą o ludziach, czyli to nie jest jakaś tam zabił i uciekł, prawda, tylko zawsze to jest powiązane z jakimś problemem ludzkim. Każdy prowadzi tę swoją postać, to wie, w jakim kierunku ona zmierza, kim ma mieć temperament. Raczej koleje losu się zmieniają, więc na pewno dużo łatwiej się pracuje. No jakbym miała porównać to do pierwszego sezonu, to pierwszy sezon był najtrudniejszy, bo się jakby stawia ten format i buduje się, tworzy się te postaci i to jest bardzo trudne. Ale jak to już gdzieś tak jakby chwyci i publiczność pokocha pewien format, to potem jakby utrzymuje się tą temperaturę. Tutaj już jakby scenarzystki pracują nad tym, żeby było to napięcie i żeby widzów jakby zatrzymać przed telewizorem. Jesteśmy właśnie przed knajpą, która się nazywa Egalite. A dzisiaj mamy właśnie scenę. Ja gram z Igą dzisiaj, z Jasią Kulik, z Martą Żmudą, czyli tutaj serialową Moniką, z Kamilem Kulą, który pracuje też w tej knajpie Egalite. No i właśnie dotykamy dzisiaj tematów, które trochę nas zaczynają wszystkich różnić. Przeczytałyśmy w necie, że pan mecenas będzie tu dzisiaj rozmawiał z każdym, kto się zgłosi o jego problemach z prawem. Ja myślałem, że studentki prawa mają tylko teoretyczne problemy z prawem. W 9 sezonie serialu O mnie się nie martw gram Monikę Kuczyńską. To nowa bohaterka, która pojawi się w życiu rodziny Kaszubów. Wynajmie parter swojego pięknego domu na kancelarię Zarzycki i Kaszuba. Sama zajmuje pierwsze piętro, więc siłą rzeczy będzie bardzo związana zarówno z kancelarią, jak i nić sympatii połączy ją z Igą Małecką. Jak zemsta ma pomóc w pogodzeniu się ze strachem? Już jeśli ktoś odbiera sobie życie z powodu zawiedzionej miłości, trudno nie obwiniać jej drugiej strony. Marta jest taką niejednoznaczną postacią, czyli jest i dobra, i niedobra, i zła, i niezła, ale jest cudowna, urocza i w ogóle jakby się wpasowała cudownie tutaj w to środowisko serialowe. Przed w ogóle zdjęciami do serialu spotkałam się z reżyserem Filipem Zylberem, bo chciałam, żeby mi troszkę opowiedział, jak sam widzi tę bohaterkę, ponieważ zdawałam sobie sprawę, że pewnie ma troszkę większą wiedzę niż ja, więc podpytywałam go, co scenarzyści planują, jak potoczą się losy Moniki, więc reżyser troszkę mnie też ukierunkował i to bardzo mi też pomaga w tej pracy i w budowaniu swojej roli. Znajdujemy się w naszej kancelarii, która jest piętrowym budynkiem, kamienicą przedwojenną. A jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć... I na górze, tutaj mogę was zaprosić, to jest z jednej strony mieszkanie bohaterki Moniki, którą gra Marta Żmuda Trzewiatowska. Proszę zobaczyć, piękny apartament. Ale za ścianą, z drugiej strony, kręcimy też gabinet słynnego mecenasa Radeckiego. A na dole, właśnie w tym momencie, kręcimy scenę. Gra tam właśnie Marta. I znajduje się pod nami generalnie nasza cała kancelaria, tak? Mój gabinet, mojego ojca serialowego. Nie martw,
Po mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Mogę was teraz zaprosić do gabinetu Radeckiego, który jest teraz w dość ubogim wydaniu. Bo z reguły, kiedy kręcimy scenę, no to wchodzi tutaj kilka osób, tak? Dźwiękowiec, szwękier, asystent kamery. Jest generalnie bardzo duszno, bo oczywiście w trakcie nagrania nie może działać klimatyzacja niestety, a wszyscy chyba wiedzą, jak jest gorąco. No to jest słynny fotel Radeckiego, jego biurko. Zdaje się, że tutaj przy tym biurku z reguły siedzi Sylwia Małecka, czyli Olka Adamska. Tak, graliśmy nawet tu ostatnią scenę. Więc tak to właśnie wygląda. No, muszę chyba ciszej nie mówić, bo właśnie infernalnie kręcą te sceny. Rzucić jak starą zabawkę, a potem nienawidzić, że się nie zniknęło, że człowiek próbuje żyć normalnie, próbuje być szczęśliwy. Ze względu na to, że najwyraźniej nie wzbudzam prywatnie prawniczego zaufania, nie zdarza mi się zbyt często, żeby ktoś mnie pytał, tak na poważnie pytał o jakieś porady prawne. Zdarza się to głównie dla żartu. Jeśli chodzi o terminologię prawniczą, to w zasadzie traktuję to już jako kwestię w scenariuszu, bo szczerze mówiąc, często mówię tak zawiłe te kwestie, których nawet w zasadzie tak na tak zwany chłopski rozum ciężko je zrozumieć. Trzeba je pewnie z 20 razy przeczytać, żeby złapać tę logikę formułowania prawniczych paragrafów w kodeksie karnym na przykład, bo jest to zawiłe, tak ja uważam. I po prostu przez wielokrotne powtarzanie zaczyna mi to jakoś tam wchodzić do głowy. No, w zasadzie niczym się to nie różni niż przy pierwszym sezonie, bo po prostu muszę to wielokrotnie naczytać i wkuć do głowy. Na moje szczęście, nieszczęście, cała rodzina mojego chłopaka to są prawnicy, notariusze, radcy prawni. Oczywiście często zdarza się tak, że na planie na przykład czegoś nie wiem i dzwonię szybko do siostry mojego chłopaka i pytam się, słuchaj Martuś, a tu mogę mieć togę, nie mogę? Aha, dobra, to tam. Albo na przykład, jeżeli tak mówię, to na przykład mam odmieniać z paragrafu czy paragraf, no bo to też są istotne rzeczy, których my jako laicy tego tematu po prostu nie mamy świadomości, czy się odmienia, czy nie odmienia i tak dalej, więc mam taki background. Musimy być cicho, bo trwa ujęcie. Przepraszam, jestem w bardzo dziwnym anturażu. To nie są silniki odrzutowe, ani żadne rury kanalizacyjne. To dla panów, bo panie doskonale wiedzą, co to jest. Mam na głowie wałki rzepowe, które służą podniesieniu moich włosów i siedzę cały czas jeszcze w tych wałkach, bo dzisiaj jest niesamowity gorąc i dopiero pójdę się za chwilę przebrać. I dopiero wtedy wałki Ewunia, która tutaj mnie przygotowuje, ściągnie i będę mogła ruszyć na plan. Nie da się przygotować na warunki atmosferyczne panujące w Polsce. Po prostu trzeba być gotowym na wszystko. Może w ten sposób trzeba się przygotować. I to tyle w zasadzie. Mamy 35 stopni, ja gram w marynarce i jest naprawdę ekstra. Dzisiaj zaprosiłam państwa do Make-up Busa. Make-up Bus to jest autobus, dokładnie, dobrze sobie państwo to wyobrażają, gdzie zazwyczaj są trzy stanowiska, tak jak tutaj. Tutaj się przygotowujemy, czeszemy, robimy się na bóstwo, wiadomo. Zazwyczaj potem udajemy się do garderoby, która jest jakby na przestrzał. Tam się ubieramy i dopiero udajemy się na plan. Za to uwielbiam swój zawód, że naprawdę nagle przychodzę, jestem ubrana w luźne spodenki, w luźną bluzkę, włosy spięte w kitkę i w płaskie obuwie, bo tak mi jest najwygodniej. I tak też lubię po prostu chodzić. I przychodzę na plan i jestem tak odstrzelona i mam obces i włosy spięte pięknie w kok i jestem ubrana pięknie. Inaczej grałabym troszeczkę Sylwię Małecką, gdybym była ubrana po prostu w swoje ciuchy, bo bardziej byłabym sobą. A ubierając się w to, przybiera się jakiś rodzaj pancerza, jakiejś zbroi i patrzy na siebie w lustro i wiem, że już nie jestem sobą, tylko jestem postacią. Możemy? Słońca, słońca! Hej, hej, hej! Swoją drogą ujęło mnie to, że tak wszedłeś to bez wahania. To nie była dla mnie zwykła sprawa. Ale to jest dłuższa historia. Wygląda to tak, że kiedy ma się taki pełen 12-godzinny dzień zdjęciowy, to przyjeżdżamy na plan około godziny 6.
czasami 5. Oczywiście dziewczyny mają gorzej. Muszą być wcześniej, bo mają więcej do zrobienia, bo mają długie włosy najczęściej, tak jak w moim przypadku. I trwa to zazwyczaj cały make-up, łącznie z garderobą, od godziny do 1:30. Potem są oczywiście czasami poprawki różnego rodzaju, czasami jest na przykład przebiórka, kiedy gramy jednego dnia na przykład sceny z różnych odcinków. Czasami bywa tak, że na przykład nie zgadza się nawet kolor paznokci i trzeba przemalować między scenami paznokcie. Na planie jest też taka jedna bardzo ważna osoba, która siedzi przy kamerach i ta funkcja się nazywa script. To jest pani, najczęściej pani, która bardzo śledzi, co się dzieje na ekranie, pilnuje wszystkich kontynuacji, czasami potrafi zatrzymać ujęcie, jeśli na przykład mam włosy tak, a wcześniej miałam cały czas tak. Więc ona bardzo o takie rzeczy dba. My, aktorzy, oczywiście staramy się takie rzeczy pamiętać, ale ona jest takim naszym aniołem po prostu, bo dba o te wszystkie kontynuacje i ona też czasami zwraca uwagę, o, że jest inny odcień paznokci i trzeba wrócić do make-upu i je przemalować, albo że coś w kostiumie się nie zgadza, albo że nie te buty, albo... I też pilnuje oczywiście tekstu, tego, żebyśmy wszystkie kwestie poprawnie wypowiadali, więc to jest bardzo ważna osoba, ja zawsze mam do tych osób pełne zaufanie i staram się ich trzymać blisko. Tak, dziękuję za zabranie. Zapraszam wszystkich do oglądania 9. transzy serialu O mnie się nie martw. Ale o mnie się nie martwcie, ja sobie radę dam. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, ja sobie radę dam.